Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu dotyczącym eksploatacji Mavica Mini i jak obiecałem w poprzednim odcinku, dzisiaj zajmiemy się aplikacją DJI Go. Jak pamiętacie, w pierwszym odcinku dokonaliśmy tych pierwszych kroków, począwszy od rozpakowania, aż po instalację aplikacji, zapoznanie się z tym, co w pudełku, a następnie aktualizację. Czyli na tym etapie powinniśmy być już gotowi do tego, żeby przejść do aplikacji. Jak pamiętacie, też mówiłem o tym, że mamy kilkaset zgłoszeń tutaj na naszą grupę facebookową, ale także bardzo dużo pytań. Ja otrzymałem około 500 pytań w ciągu ostatniego tygodnia. Dlatego w odpowiedzi na te pytania jest właśnie to wideo dotyczące m.in. aplikacji, ale też tworzę na bieżąco grupę wsparcia. To jest program 3-miesięczny dla wszystkich osób, które chcą dołączyć, chcą się czegoś nauczyć, bo latają po raz pierwszy, chcą latać bezpiecznie, chcą zadawać pytania, mieć ze mną kontakt, a także zapoznać się ze sprawami związanymi z prawem lotniczym. I druga sprawa to jest kurs online. On jest nie na 3 miesiące przeznaczony, tylko to jest dostęp dożywotni i on właśnie omawia dokładnie krok po kroku wszystkie detale dotyczące Mavica Mini. Tam jest dużo takich praktycznych porad, są też studia przypadku, także on się różni od tych tutoriali, które w tej chwili dla Was nagrywam, z tego względu, że tam jest dużo detali i są też takie ujęcia zza kulis, czyli komentuję na bieżąco, co robię, w jaki sposób latam. Wszystkie informacje znajdziecie pod filmem, natomiast dzisiaj przechodzimy już do aplikacji DJI Go. Pierwsza sprawa, która jest bardzo ważna, to jest sprawdzenie, czy Wasze urządzenie mobilne, to które posiadacie, czy to tablet, czy telefon komórkowy, czyli smartfon, są kompatybilne z aplikacją DJI Fly. Nie wszystkie są te urządzenia kompatybilne, dlatego trzeba wejść najlepiej na stronę DJI.com, na stronę produktu i tam mamy informacje dotyczące kompatybilności danego oprogramowania. Nie wszystkie urządzenia, tak jak powiedziałem, współpracują, więc żeby uniknąć nieporozumień, trzeba przejść. Jeżeli Wasze urządzenie jest w porządku, jeżeli zdołaliście zainstalować i macie podgląd kamery na urządzeniu, w takim razie możemy przejść już dalej. Po uruchomieniu aplikacji widzimy ekran startowy, w środku mamy ilustrację Mavica Mini i następnie szereg ikon, a także komend, które otaczają właśnie to zdjęcie, tą ilustrację. I teraz po lewej stronie, jeżeli klikniemy, mamy lokalizację, mamy dane lokalizacji i widzimy, w którym miejscu znajdziemy się na mapie, jest to pokazane. Następnie Fly Spots, one w tej chwili pokazują nam głównie miejscówki w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych, także jeszcze nie są dostępne te najbliżej nam, ale to nie znaczy, że kiedyś nie będą w przyszłości. Kolejna sprawa to prawy górny róg, tam mamy bibliotekę i tutaj jest szereg tutoriali, ale także instrukcje obsługi i wytycznych związanych z bezpiecznym lataniem, warto sobie to przypomnieć. Tutaj bezpośrednio mamy właśnie dostęp do takich informacji bezpośrednio z aplikacji, jeżeli tylko macie zasięg sieci Wi-Fi, jesteście w zakresie internetu, można podziałać. Następna sprawa to jest album i jak przejdziemy do albumu, to zobaczymy te zdjęcia, które są nagrane i można też tworzyć swoje własne klipy. Jak widać, są tu już presety, więc mamy do dyspozycji pewne już szablony, z których można skorzystać, te template'y tak zwane. Mamy tutaj też wersję Pro. Ja szerzej na ten temat powiem właśnie już w kursie online, natomiast ten edytor jest tutaj jak najbardziej dostępny. Kolejna rzecz to jest SkyPixel, to jest taka platforma, którą prowadzi DJI i tutaj można swoje portfolio też zaprezentować, można gromadzić zdjęcia, podobnie jak w Instagramie. Następna rzecz to jest profil i tutaj w profilu mamy informacje dotyczące naszego latania, przynajmniej te, które udało nam się synchronizować. Są tutaj godziny wylatane, są dystanse i są loty. Do tego oczywiście trzeba się zalogować. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku ja mówiłem o tym, że trzeba utworzyć swoje konto poprzez podanie maila, a także hasła. I z tego poziomu mamy także dostęp do forum DJI, do sklepu, ale też do funkcjonalności Find My Drone i do ustawień. Kolejna rzecz to już jest przejście do widoku z kamery, czyli po kliknięciu na GoFly, na ten niebieski prostokąt, otwiera nam się w tym momencie Beginner Flight Tutorial, czyli to są instrukcje dotyczące latania. My je w tej chwili pominiemy, dlatego że ten tutorial ja przedstawię dokładniej w
tej rubryce, w tym odcinku dotyczącym samego latania, natomiast tutaj mamy omówić aplikację. I w tej chwili jesteśmy już przy widoku z kamery. Jak zobaczycie, mamy tło wybrałem ciemne, żeby było to lepiej widoczne. Niestety aplikacja DJI Fly na dzisiaj posiada te ikony jasne, te napisy na jasne, czyli górny rząd jest słabo widoczny podczas lotu. Mamy tutaj przede wszystkim po lewej stronie tryb lotu. P to jest position, S, tak jak teraz zmieniłem, to jest tryb sportowy, duża prędkość. I C to jest mała prędkość, tryb Cine Smooth. Bardzo wdzięczny ten tryb. Take off. Tutaj będziemy mieli checklistę tak zwaną, czyli to, na co trzeba zwrócić uwagę. W tej chwili nie mamy oczywiście sygnału GPS, bo jesteśmy w pomieszczeniu, ale mamy auto RTH altitude i tutaj proponuję, żeby tą wartość tak wybrać, żeby była tak dobrać, żeby była wyższa niż najwyższa przeszkoda w okolicy. Następnie mamy maksymalną wysokość, ja mam tutaj 120 metrów. Z aplikacji, jak widzicie, jeżeli wybieramy więcej niż 120, to mamy komunikat o tym, że przekraczamy dozwolony czy prawną odległość, więc nie zgadzamy się na to. I maksymalny dystans 2000 metrów ja w tej chwili mam, ale mamy też no limit, taką możliwość. Wystarczy, ja nie latam dalej niż 300-400 metrów, wystarczy. SD card, jak widać, ja mam kartę w tej chwili 29 GB, jest dostępne, czyli to jest karta 32 giga. Największa karta, jaka nam tutaj wejdzie, to jest 256 GB. I także mamy czas, który w tej chwili pozostaje do nagrywania. 15 minut i 20 sekund jestem w stanie nagrywać z tej karty. To jest wszystko, jeżeli chodzi o checklistę. Teraz przechodzimy do głównego ekranu z kamery. I dalej mamy sygnał z satelit. Jak widać, jest on mały. W tej chwili mam kilka satelit, około 6-8. Zasięg transmisji, ta następna tutaj ikona, a także bateria. Bateria pokazuje nam w tej chwili 83% naładowania. Obok tego jest też czas lotu, który mamy dostępny. W tej chwili nie lecimy, więc nie ma tutaj czasu lotu, ale tak to wygląda. Przejdźmy dalej. Te trzy kropki to jest wejście do menu głównego. My jeszcze w tej chwili nie będziemy wchodzić do menu głównego, tylko wejdziemy poniżej na ikonę 2.7K. To jest ikona, dzięki której możemy wybrać tryb czy wideo, czy tryb fotograficzny. Jeżeli wybierzemy fotograficzny, pojawia nam się na ekranie taki prostokącik. Jeżeli tryb wideo, to od razu widzimy, w jakiej rozdzielczości nagrywamy. Nawet na przykład 1080, czyli w Full HD. Jest jeszcze tryb Quick Shots, ale on wymaga wzniesienia się, wystartowania. W tym momencie go nie uruchomimy. I w trybie wideo możemy ustawić klatkaż od 25 do 60 klatek, jeżeli mamy w 1080, a w 2.7 mamy do dyspozycji, w rozdzielczości 2.7K mamy do dyspozycji 25 i 30 klatek na sekundę. Jeżeli chodzi o tryb fotograficzny, tutaj mamy do dyspozycji zdjęcie pojedyncze lub zdjęcie poklatkowe, czyli interwał od 2 do 60 sekund. To jest to, co możemy ustawić w tej chwili. Oczywiście w trybach jeszcze zdjęciowych możemy ustawić kompensację ekspozycji, czyli przyciemnić lub rozjaśnić, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Możemy też zmienić ekspozycję w tym miejscu. Teraz przechodzimy już dalej. Ten następny przycisk to jest nagranie lub też film, lub też zdjęcie. W tej chwili możemy zrobić zdjęcie. Jak widzicie, pojawiło nam się zdjęcie. Jeszcze raz zróbmy. Tak, i taka miniaturka wyskakuje tuż po zrobieniu zdjęcia. I odtworzenie tego, co mamy na karcie pamięci. Widać, że jest od razu bezpośrednio dostępne pod przyciskiem play. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to jest ciekawe, w trybach fotograficznych możemy przejść do ustawień manualnych. Jak widzicie, tutaj mamy kompensację ekspozycji, możemy ustawić też ISO do fotografii, a także migawkę. Czyli wniosek jest taki, że tutaj de facto jesteśmy w stanie też poprzez filtry uzyskać dłuższy czas naświetlania i fantastyczne efekty dzięki temu. Jeżeli przestawimy wideo, to niestety tutaj mamy do dyspozycji tylko tryb automatyczny, więc możemy zablokować ekspozycję i skompensować ją. To jest wszystko, co możemy zrobić właśnie dzięki ustawieniom w ustawieniach wideo. Następna sprawa to jest ekran środkowy i on nam pokazuje, jak wygląda sprawa związana z lokalizacją drona w stosunku do nas.
Tutaj też czasami, jeżeli mamy awarię kompasu czy zakłócenia kompasu, to też na czerwono ta ikona się pokazuje. Ja już tu miałem podczas jednego lotu taką sytuację. I kolejne ikony po lewej stronie na dole, to jest telemetria, prędkość w metrach na sekundę, pozioma, pionowa, odległość od punktu startowego, a także wysokość. H to jest wysokość, D odległość od punktu startowego. Jak kliknięcie po lewej stronie, to jest też do dyspozycji mapa. Tutaj mamy na tej mapie lokalizację naszą, mamy też właśnie miniaturę, możemy wyświetlić tą mapę na cały ekran, także są trzy opcje, albo miniaturka taka jak teraz, albo podgląd, albo cała mapa, no i start. Tutaj mamy już następną ikonę start. Jak przytrzymacie tą ikonę, dron wystartuje właśnie w tym momencie automatycznie. I to jest przegląd ekranu podglądu z kamery. Teraz wejdziemy do menu głównego. W menu głównym mamy 5 różnych rubryk i one są w układzie pionowym. Jeżeli chodzi o safety, mamy tutaj ustawienia maksymalnej wysokości, dystansu, powrotu do domu. To jest ważne, dlatego że ten dron nie ma czujnika, więc trzeba tutaj ustawić wyższą wartość powrotu do domu. On dosyć szybko się porusza, więc można spokojnie ustawić wartości typu 60-70 metrów, jeżeli oczywiście nie ma wiatru, jak najbardziej tak. Update home point, to znaczy, że podczas lotu możemy ten home point, czyli ten punkt startowy, możemy zaktualizować, jeżeli na przykład przemieszczamy się. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na przykład jakimś, nie wiem, na wycieczce jesteście, poruszacie się, można co jakiś czas ten punkt bazowy właśnie zaktualizować, żeby dron nie wrócił nam do punktu startowego, jeżeli się przemieszczamy. Sensory IMU, tutaj można skalibrować IMU i polecam szczególnie po zakupie. To was system tutaj poprowadzi. Ja w tym szerszym opracowaniu to pokazuję, jak to zrobić, ale tutaj właściwie mamy krok po kroku tylko przejście. Kompas też powinniśmy kalibrować w wybranych oczywiście sytuacjach, na przykład kiedy się przemieszczamy, nie będę wchodził tutaj w szczegóły, czy kiedy na przykład mieliśmy kraksę, albo kiedy po raz pierwszy latamy właśnie w danej lokalizacji, można skalibrować kompas poprzez obroty wokół własnej osi. Pierwsze obroty są w poziomie, a drugie w pionie. O tym powiem w innym opracowaniu. Zaawansowane ustawienia to jest emergency, propeller stop, zatrzymanie silników, zatrzymanie poprzez CSC, czyli Combination Stick Command, dwa drążki w dół. Payload Mode to jest tryb taki, kiedy dźwigamy i tutaj zwykle stosowany jest ten udźwig do osłon, które są w zestawie combo. Find My Drone jest to możliwość właśnie uruchomienia, znalezienia drona w przypadku awarii, w przypadku zgubienia, na przykład na gałęzi albo w gęstej trawie, wtedy można uruchomić światła, a także można uruchomić sygnał dźwiękowy. Remote Identification. Tu są dane dotyczące tego, w jaki sposób można naszego drona identyfikować podczas lotu. Jak wiecie, na pewno wchodzi coraz więcej systemów, które są w stanie już powoli rozpoznawać naszego drona, więc tutaj można te informacje przekazać. DJI już ma takie urządzenia, które są w stanie namierzyć naszego drona i zlokalizować. Control. Tu jest więcej ustawień, powtórzenie ustawień Cine Smooth Position Sport. To są tryby lotu, czyli wolny, tryb normalny i tryb sportowy. Bardzo szybki. Jednostki metryczne lub imperialne. Jeżeli mieszkacie w Stanach, to pewnie imperialne. Jeżeli u nas, to metryczne. Gimbal Advanced. Tutaj możemy ustawić pitch speed, czyli prędkość wychylenia. Smoothness to jest ta inercja po zatrzymaniu naszego pokrętła, czy gimbal jeszcze się rusza, czy nie. I także możliwość podniesienia gimbala. To jest allow upward gimbal rotation. Dobrze. Recenter gimbal, czyli tutaj gimbala centrujemy do środka. Tryb drążków, które tutaj mamy. Mode 2 to jest właśnie ten tryb drugi, który jest stosowany powszechnie. Kalibracja samego naszego kontrolera tutaj też z tej pozycji. Kolejna sprawa
To jest kamera i tutaj mamy aspect ratio, czyli 4 trzecie, to są współczynniki proporcji, albo 16 dziewiątych, albo 4 trzecie. Matryca ma 4 na 3 takie proporcje, więc jeżeli wam zależy na całym obrazie, to 4 trzecie, on jest kadrowany tak jak dawne obrazy w telewizji, natomiast 16 dziewiątych to są te proporcje, które mamy w tej chwili na przykład w komórkach albo na ekranie takich popularnych telewizorów. Storage relocation to jest powtórzenie tego, co mieliśmy. I advanced settings to są ustawienia już samej kamery, czy wyświetlanie histogramu w pierwszej kolejności, następnie linii siatki. Anti-flicker to jest, zostawiamy tutaj jako automatyczny, to głównie chodzi o to, żeby nam obraz dostosował się do częstotliwości. Wiadomo, że w Europie mamy 50 Hz, w Stanach 60, zostawiamy na auto. Subtitles i cache when recording. Cache when recording ja tutaj wyłączę. To jest nagrywanie w pamięci telefonów, a video subtitles to jest możliwość rejestracji danego wideo z napisami, które mówią nam o parametrach lotu, o telemetrii. Kolejna sprawa to jest już reset camera settings, czyli wracamy do punktu wyjścia. I kolejna rzecz to jest transmisja. On wybiera najsilniejszą, przynajmniej tak nam mówiono, że wybiera najmocniejszy sygnał, więc lepiej przejść na automatyczny tryb. I teraz about. Tutaj mamy informacje dotyczące drona, możemy tutaj jego nazwę wpisać, aktualizację, wersję oprogramowania i wersję aplikacji, numer seryjny kamery i poszczególnych elementów. I to właściwie jest tyle na tym etapie, jeżeli chodzi o naszą aplikację. Oczywiście tej funkcjonalności jest trochę więcej i najlepiej pokazać to na przykładach. Słuchajcie, to jest to, co chciałem wam pokazać na dzisiaj. Szybki przegląd aplikacji DJI Fly. Główne punkty to sprawdź, czy jest kompatybilna z twoim urządzeniem mobilnym. Drugi punkt, ustaw odpowiednio te sprawy związane z bezpieczeństwem, czyli dystans, wysokość, odległość. Sprawdź, jak wygląda ilość satelit, bo to jest też bardzo ważne podczas lotu, żeby nie latać, jeżeli jeszcze dron nie złapał satelit, chociaż ta aplikacja, ona zabezpiecza użytkowników przed wieloma sprawami. No i trzecia sprawa, pamiętaj, gdzie masz taką funkcjonalność, jak na przykład Find My Drone. Warto przećwiczyć sobie nawet w domu tą aplikację, pobawić się nią dłużej. Jeżeli chcecie czegoś więcej, czyli aplikacja na przykładach, zachęcam was do mojego kursu online, ale także do grupy wsparcia. Kurs online jest to dostęp dożywotni do informacji dotyczących szczegółowych informacji ze studium w przypadku dotyczącym Mavica Mini z przykładami, z tym jak ja wykorzystuję ten system, tego drona i aplikację. Pokazuję na poszczególnych przykładach, jak to robić. Natomiast jeżeli potrzebujecie wsparcia na początku, to mamy też program wsparcia 3-miesięczny. On jest otwierany czasowo, okresowo, dlatego pod filmem znajdziecie informacje i link do tego programu. Gdy zbiera się odpowiednia ilość kandydatów, uruchamiamy program na 3 miesiące. I właśnie robimy pierwsze kroki wspólnie, czyli jesteście pod takim płaszczykiem, gdzie ja wam pomagam, gdzie możecie konsultować ze mną pewne sprawy. Każdy krok macie rozpisany, czy większość kroków rozpisane. Macie też zasoby wiedzy, dzięki temu wiecie na przykład, jak wygląda sprawa z legalnego latania, bezpiecznego, na co zwrócić uwagę i jak się rozwinąć, bo mamy też w końcowej fazie w tym ostatnim miesiącu niespodzianki w postaci kreatywnych pakietów, które uruchamiam dopiero na koniec. Słuchajcie, wszystkie informacje znajdziecie na dole pod filmem w opisie, natomiast kolejna część tutorialu już będzie dotyczyła samego latania. Dzięki serdeczne za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia.